Misja 23. Operacja Rynek. Zadania. Znajdź Panzerfausta. Ucieknij do tuneli metra. Zatrzymaj zbiorniki. Halo, halo. Dzień dobry. Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Michał, aka Pomidorowy.pl i was chcę zaprosić na ostatni już odcinek Zagrajmy w Medal of Honor Underground. Więc tak, mamy misję 22. Tam wiem, że na ekranie jest 23, czy jakoś tak, czy ja tam przedstawiłem to jako misja 23, przed oczywiście moją gadką, za co chcę przeprosić. Ale no niestety wtedy, kiedy to nagrywałem, wydawało mi się, że misji jest 24, a okazało się, że misji jest 23. Więc tutaj chcę sprostować pewne rzeczy, że popełniłem błąd, za co chcę bardzo serdecznie przeprosić. Ale nie mogłem tego już zmienić, dlatego że miałem to już wyrenderowane, a nie miałem ścieżki głosowej, kiedy nagrywałem moją ścieżkę dźwiękową do tych misji, więc musiałem po prostu improwizować, więc dlatego to teraz wam tłumaczę, że nie sugerujcie się, że tam była, nie wiem, misja 20, w sensie, że była tam misja 22, a ja na przykład mówiłem, że to jest misja 23, kompletnie zignorujcie to, co ja wtedy powiedziałem. Jak widzicie, zadania mamy bardzo proste, musimy wybić czołgi, zdobyć Panzerfausta, z którego już zresztą mamy zdobytego, no i oczywiście wybijanie naszych koleżków, plus dostanie się do tunelu metra, dlatego że grę kończymy w metrze. Cóż za ciekawy przypadek, zresztą w oryginalnej ścieżce dźwiękowej, kiedy miałem swoje audio głosu, to też na to zwróciłem uwagę i również tak żartobliwie stwierdziłem, że no kurde, to tak jak w tych Zagrajmy w Krapa, gdzie wiecie, większość tych gier pokroju Uprising 44 czy inne tego typu gierki, no po prostu kończyły się w metrze. Albo miały w ogóle jakikolwiek poziom w metrze, więc taka też dosyć ciekawa sprawa, nie powiem, że nie. No ogólnie, no to jest pierwszy raz, kiedy widzicie język tak zwany migowy w moim wykonaniu, bo mamy tam kamerkę z mojej oryginalnej sesji, gdzie była jeszcze ścieżka dźwiękowa, ale niestety no nie zdążyłem i przypadkowo wywaliłem po prostu wszystko i opróżniłem kosz, przez co no utraciłem kompletnie moje audio z tamtego odcinka, z czego bardzo żałuję, bo znaczy może nie mówiłem w taki bardzo pobudzony sposób, bo byłem bardzo mocno skupiony, przez co moja gadka może czasami wyglądała tak, że prowadziłem to tak, jakbym chciał, a nie mógł. No ale teraz myślę, że wygląda to troszeczkę lepiej i no przepraszam, że wygląda to trochę w niechlujny sposób, ale naprawdę wierzcie mi, nie chciało mi się przechodzić tych misji od początku. Te ostatnie misje to są naprawdę bardzo ciężkie misje. Naprawdę tyle potu, łez i krwi straciłem tylko po to, żeby przejść tę grę. No i udało mi się, ukończyłem tę grę i mam to udokumentowane właśnie w ten oto sposób, jaki teraz oglądacie. Bo jak wiecie, ja audio swoje i gry nagrywam osobno, w sensie w OBS-ie nagrywam audio gry, jak i samą grę, a w Audacity nagrywam swój mikrofon, dlatego że mogę dzięki temu odszumić sobie swój mikrofon, mogę sobie troszeczkę pobawić się jakością tego mikrofonu, przez co będzie troszeczkę lepiej to wszystko brzmiało i wyglądało. Tak więc, no, będziemy mieli teraz batalię i to z czołgami, i to z tymi Germanami, i to w ogóle ze wszystkim. I tutaj sobie robiłem kontrolnie save state'y, dlatego że miałem już w tym momencie dosyć, dlatego że te misje robiłem za trzecim albo za czwartym razem, dlatego że miałem 4 nieudane próby tej misji na nagraniu i 5 albo 6 prób nieudanych finałowej misji, gdzie już tam kompletnie byłem totalnie striggerowany, już na pełnej pompie leciałem. Ale no, tak jak widzicie, wygląda to jak wygląda. Tak jak też powiedziałem oryginalnie w tej sesji, zanim straciłem audio, to również poruszę te kwestie tutaj, żebyśmy mieli wszystko klarownie wyjaśnione i tak dalej. A więc tak. Co do misji bonusowych, ponieważ w tej grze, jak wiecie, są misje bonusowe, gdzie nie gramy już Manum, tylko gramy Jimmy'm, tym ziomkiem, którego w misji 21 albo drugiej tam szliśmy z nim, żeby on tam z Germanami walczył, bo dosłownie zrobiłem sobie krótki research i się okazało, że to jest on. Tak więc, tylko że on w misji przy Manun może zginąć sobie, a u nas jakbyśmy grali w wersję, a raczej nie w wersję, a w misje bonusowe, no to wtedy wiadomo, nie może zginąć, dlatego że my gramy Jimmy, więc no wiecie, o co chodzi.
Ale no tak, jeszcze nie wiem, czy zrobię te bonusowe misje, bo sprawdzałem sobie szczerze i te misje bonusowe polegają na tym, że biegasz Jimmym w właśnie zamkniętym takim obozie i masz trzy misje, które polegają na tym, że musisz przed psami uciekać i w takiej zimowej scenarii biegniesz. No generalnie myślę nad tym, żeby to zrobić, ale no nie chcę wam obiecywać tak na dobrą sprawę. Zobaczymy. Na chwilę obecną jestem zdania nie, ale może to się wszystko, jakby to można powiedzieć, zmienić. I tutaj przy okazji pootwierałem sobie różne drzwiczki, ale jak widzicie, dostałem komunikat, że nie można drzwi otworzyć, dlatego że są zamknięte. I radzę wam uważać na tego bombowca, dlatego że kiedy stalibyście na środku ulicy, no to on by was zbombardował i stracilibyście całe HP. Tutaj przy okazji już naparzałem z Panzerfausta, dlatego że jak widzicie, pojawiło się trzech opryszków, trzech naszych przeciwników. I mogę powiedzieć tylko tyle, jak mogliście zauważyć, że jeden z nich miał właśnie Panzerfausta i on tym Panzerfaustem bym mógł nas skrzywdzić, więc wolałem po prostu już od razu ze swojego wystrzelić i ich po prostu wszystkich powyżynać, jakkolwiek to oczywiście brzmi. Bo gra bardzo lubi w tych ostatnich misjach spamować tymi żołnierzami z Panzerfaustem, więc wolałem jakby być przygotowany na najgorsze. Tak więc z góry przepraszam raz jeszcze za jakość tego, jak i poprzedniego odcinka. No wiem, że może finał był taki trochę antyklimatyczny, no bo w sumie słyszycie dźwięki z gry, widzicie samą grę, no ale moja kamerka, chociaż no moja kamerka to jest taki element zawsze dodatkowy. Tak więc no gdyby nie było tej kamerki, no to w sumie równie dobrze możecie zignorować tę kamerkę i zobaczyć mniej więcej, jak ja to komentuję w ten otóż sposób. Tak więc tak. Co do misji bonusowych, to jeszcze po raz ostatni poruszę, się zastanowię. Co i jak i gdzie. Ogólnie jeżeli chodzi o te przedostatnie misje, jak i ostatnią, to graficznie wygląda to naprawdę bardzo, bardzo fajnie. No i jestem z powrotem, zrobiłem coś, co bardzo żałuję, a mianowicie po prostu wczytałem sobie load state'a, przez co musiałem od nowa zapieprzać w tym gameplayu, więc stwierdziłem, że to wytnę, no bo to troszeczkę było nie na miejscu, co miało miejsce. Tak, co miało miejsce nie na miejscu, wow, za dużo słowa miejsca w jednym zdaniu. I tu przy okazji mieliśmy idiotę, który chciał w nas rzucić granatem i miał Panzerfausta, ale na szczęście udało nam się go wybić ze snajperki. Kurde, powiem wam szczerze, snajperka fajna broń, naprawdę bardzo szanuję i bardzo lubię, mimo że w innych grach jej za często nie używam. Na przykład bardzo rzadko używałem ją w Call of Duty. A tutaj, no, nie sądziłem, że kiedykolwiek się do snajperki przekonam, bo ja jestem ogólnie fanem takich broni jak M4, MP5, właśnie Panzerfaust. No i tam jeszcze ewentualnie znalazłby się P39. To są takie moje ulubione bronie, z których lubię w grach korzystać. A no pan, no snajperka to jest taka najmniej lubiana przeze mnie. I to jest moment, gdzie ja najczęściej ginąłem, jeżeli chodzi o powtarzanie tej misji. Ale teraz tutaj udało mi się to zrobić bez problemu. No i tutaj mamy końcówkę już misji, ponieważ schodząc teraz na lewo, dosłownie na moje lewo, to kończymy właśnie sobie misyjkę i w ten oto sposób mamy misję zaliczoną. Więc teraz pozostaje nam już wielki finał, proszę państwa, wielki finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Ta, wiem, nieśmieszny żart, bardzo nieśmieszny, ale no ja wiem, że jestem żałosny, ale mi już psychika siada, no, przez to, co odwaliłem. Misja 24, koniec linii. Zadania. Pobierz rozkład jazdy pociągów. Odblokuj drzwi pociągu. Przekieruj pierwszy tor kolejowy. Przekieruj drugi tor kolejowy. No dobra, zaczynamy. Misja 23 i zarazem ostatnia misja w grze, czyli metro. Kto z was uwielbia pociągi? No ja wiem, że na przykład Miszor lubi pociągi. Ja lubię na przykład pociągi, bo lubię podróżować pociągami. Czy wy lubicie? No nie mam pojęcia. Może lubicie, może nie lubicie. Ta brama, która była przed chwilą, bardzo mnie zawsze interesowała. Przynajmniej wtedy, jak to nagrywałem, bardzo zawsze mnie to interesowało. Dosłownie powtórzę to raz jeszcze z tym błędem. Ano dlatego, że jest to miejsce, do którego dostać się w ogóle nie możemy. W sensie za tą bramę nie możemy się dostać. Więc jest to dosyć takie interesujące, nie powiem, że nie.
Jak to jest, że jest brama, za którą nie możemy się dostać, a podejrzewam, że tam byłyby fajne, kurde, rzeczy na nas by czekały, na przykład amunicja, nie, może jakaś broń by na nas dodatkowa czekała? Nie, po co? Po co dać nam dostęp, żeby tam się dostać? No po co? No po co to komu, kurde, po co ci to było? Po co ci to było? Nie wiem, nie rozumiem, ale możemy lecieć do przodu dalej. W każdym razie, co chciałem powiedzieć, ładny nawet ten pociąg. Ogólnie w ogóle samo odwzorowanie tego, co było w tamtych latach i teraz naprawdę jest mega, mega, mega fajną sprawą. Jeżeli chodzi właśnie o takie miejsca pokroju stacja kolei, czy w ogóle jakiś dworzec, to naprawdę twórcy wykazali się ogromną kreatywnością i chcę im tutaj za to bardzo, może nie tyle co podziękować, co bić po prostu im brawo, dlatego że no kurde, to co zrobili jest po prostu no wielkim wyczynem. Jak na grę z PS1, no to muszę przyznać, że klimat został zajebiście odwzorowany i ja za to mam wielki szacun do twórców. I nawet mogliśmy zobaczyć przy niektórych filarach, że były graffiti, co jest takie mocno interesujące, bo w tamtych czasach, żeby były puszki z farbą, z takim sprayem, no kurde, nie wiem, no chyba były w tamtych czasach, no wydaje mi się, że to nie jest jakiś super nowy wynalazek, więc chyba spray już był w tamtych czasach, więc mogli równie dobrze sobie gdzieś tam pisać. Nieważne, dobra. Kontynuujmy. Jak widzicie, totalny kamikadze wchodzi tutaj na pełnej i bombarduje wszystkich przeciwników z Panzerfausta. Oczywiście tamta brama również jest dla nas zablokowana, no bo i po co? Po co zrobić miejsce, przez które możemy przejść? Tutaj też chyba była nawet zablokowana, nie wiem czy można ją tam otworzyć, a nawet jeżeli można, to pewnie tylko i wyłącznie dla tej apteczki byśmy weszli i byśmy mogli wyjść, dlatego że przecież jest blokada, no twórcy nie planowali tam robić żadnego poziomu, a szkoda, bo przydałby się takowy poziom. Mogliby chociaż delikatnie wydłużyć tę misję, bo patrzcie w ogóle na długość tej misji, no po prostu, no patrzcie, no i powiedzcie mi, czy ta misja nie jest za krótka, bo okej, rozumiem, to jest końcówka gry i tak dalej, ale ja odnoszę wrażenie, że ta misja jest bardzo krótka i zresztą sami sobie zobaczycie za chwilę, że myślę, że będziecie mieli podobne zdanie do mnie. W szczególności, że no, my zaraz kończymy tę misję, no. Dosłownie mamy już prawie wszystkie kwadraciki zabrane, mamy już praktycznie wszystko tutaj zabrane. Nie ma tutaj nic więcej do roboty, nic, absolutnie nic. No i teraz sobie przechodzimy tutaj i jak widzicie, idziemy dalej. A kto by się spodziewał w ogóle, że mamy dalej przejście, no nie? I teraz pewnie niektórzy już się modlą o to, żebym dał sobie radę. Spokojnie, ja sobie dam radę. O to się martwić nie musicie, dlatego że naprawdę już niewiele zostało. No przez te drzwi sobie nie przejdziemy, więc to są jedyne drzwi, przez które możemy przejść. Miałem tutaj oczywiście chwilę takie powątpienia. Trochę byłem zdeterminowany, bo bałem się tego, że mogę w każdej chwili paść. Ale jak się okazuje, jednak nie padnę. I patrzcie w ogóle, ile mam życia. Patrzcie w ogóle na to, co tutaj się odpierdziela. I tutaj gra nas praktycznie zablokowała. Nic nie możemy zrobić. I słyszycie to? Słyszycie to, co tam się odwala? Patrzcie, oni panikują. Zobaczcie na to, oni mnie nie widzą. Patrzcie na to, co tutaj się dzieje. Ja pierdzielę, no. I w taki oto sposób oni padli, no i Manun zaraz padnie. Dosłownie, moja postać zaraz padnie w tym momencie. Autentycznie. Proszę bardzo. I w ten oto sposób wszyscy zostali unicestwieni. A teraz czas na cutscenkę, która będzie ostatnią cutscenką w tej serii. Fighting was fierce as Allied troops battled house to house and town to town in the days following the invasion. Despite heavy casualties, the Allies soon had the upper hand. The Nazi war effort was beginning to collapse. This news swept Paris, where the city erupted as everyday citizens joined with the resistance in rising up against their Nazi occupiers. Fear and anguish turned to joy and elation as the last German forces evacuated and the first Allied tanks appeared. What had seemed impossible to even dare think in the darkest days of the Blitzkrieg had unbelievably come true.
Tak więc jak widzicie, wróciliśmy sobie po cutscence. Ja ją oczywiście przetłumaczyłem dla was, jako że to jest ostatnia cutscenka. No i cóż, przeszliśmy Medal of Honor Underground, proszę państwa. Daliśmy radę, udało nam się. Co prawda może nie na 100%, no bo nie zrobiliśmy tych trzech misji od Jimmy'ego jako poboczna fabuła. No ale, jak nie teraz, to może w przyszłości. Tak więc, mam nadzieję, że seria wam się spodobała, że w sposób ciekawy i informatywny była ona prowadzona. Dajcie znać w sekcji komentarzy, czy fajnie ją prowadziłem pomimo tego failu na te dwa odcinki, ostatni i przedostatni, że macie moje audio i język migowy tak zwany na kamerce. Mam nadzieję, że w sposób ciekawy i informatywny prowadziłem tę serię, że w jakiś sposób wam się ona spodobała. Jeżeli jesteście nowi na tym kanale i spodobał wam się mój content, to subskrypcja będzie tutaj mile widziana, dzwoneczek, by otrzymać powiadomienia o wszystkim, co tutaj publikuję, łącznie z live'ami, różnymi tego typu filmami. Gorąco zachęcam do wbicia na socjale, grupa na Facebooka, Discord oraz Instagram. Linki są podane w opisie, tak więc nie mam nic więcej do powiedzenia. I polecam jeszcze Instagram obczaić, dlatego że tam informuję was o odcinkach, jeżeli YouTube nie dał wam powiadomień. To by było na tyle, dziękuję za oglądanie Medal of Honor Underground. Widzimy się w kolejnych seriach. Trzymajcie się, cześć i do następnego razu.